Pytacie mnie często, jaki robię remont i gdzie robię co, czy przenoszę aneks do pokoju itd. Ja zaczynam od tego, że po prostu analizuję dane mieszkanie, pod co bym je sprzedał. Czyli kto ode mnie kupi to mieszkanie? Czy to będzie inwestor, który kupuje na wynajem, na przykład dla studentów? Czy to prawdopodobnie będzie rodzina, która kupi tam, żeby sama sobie mieszkać? Czy to będzie ktokolwiek inny, tak? Ktoś to kupi dla swoich dzieci, czy jakkolwiek, bo każde mieszkanie jest inne. I teraz jakby takie dwie główne grupy, dla których ja sprzedaję, to są właśnie albo inwestorzy pod wynajem, tak? Albo to są ludzie na własne cele mieszkaniowe, czyli pierwsze mieszkanie, 50 metrów, kupuje rodzina z dzieckiem, bądź przed dzieckiem. No i powiem Wam szczerze, że ja jakieś 70% mieszkań, które sprzedaję, to sprzedaję właśnie dla ludzi na własne cele mieszkaniowe. A część z nich to jest tylko i wyłącznie na wynajem. Więc jakby ja większość mieszkań robię właśnie na własne cele. I teraz tak, jeżeli jest taka zasada, że jak ja mam kawalerkę, 20 parę, 30 parę metrów i tam jest jeden pokój plus oddzielna kuchnia, to staram się za wszelką cenę zrobić tak, żeby z tego mieszkania około 300 metrów zawsze wyodrębnić oddzielną sypialnię i kuchnię, jak się da, to przenieść do salonu z aneksem. Ponieważ to wtedy już jest jakby w ogłoszeniu, mogę to sprzedawać jako dwupokojowe mieszkanie i ono zawsze rośnie na wartości. Natomiast inaczej jest w formacie większych mieszkań, takich 40-50-parametrowych, to nie ma takiej zasady, że mieszkanie 2-3, znaczy inaczej, im więcej pokoi, tym więcej warte. To tak, ale jeżeli to jest typowo mieszkanie przy bliskości akademików i bliskości uczelni, natomiast dla rodziny, czy typowe mieszkanie nie będzie warte więcej, jak będzie nawalone pokoi tam po 4 metry. Więc trzeba wziąć pod uwagę, czy to akurat mieszkanie prawdopodobnie kupi to od nas coś na wynajem, czy raczej kupi ktoś dla siebie. I tu warto by było zapytać, jeżeli nie macie doświadczenia, zapytać pośrednika, który Wam powie, który Wam jest w stanie doradzić i powie Wam, więcej klientów będzie na to czy na to, tak? Chyba że macie sami doświadczenie i sami wiecie. Ja tak mówiłem Wam, w większości robię te mieszkania pod ludzi na własne cele. I teraz, kiedy robić mieszkanie, jeżeli mamy dwa pokoje plus kuchnię, to kiedy przerzucać jakby tą kuchnię do aneksu, tak? Wtedy, kiedy ta kuchnia jest duża, tak naprawdę, i jakby z tego pokoju można spokojnie zrobić sypialnię i będziemy mieli dwie sypialnie plus salon z aneksem kuchennym. Wtedy, jeżeli ten układ jakby jest racjonalny, czyli jakby i mamy spory salon z kuchnią i mamy dwa takie spore pokoje, spore, znaczy się 8-12 metrów, bo tam 4 metry pokój, no to ma to sens, jak zrobimy taki pokój z kuchni w kawalerce, ale jak mamy małą kuchnię i zrobimy z niej jeszcze pokój, to tak naprawdę ten pokój będzie do dupy. Tak? I ani nie będziemy mieli wygodnego pokoju, ani nie będziemy mieli kuchni, bo kuchnia będzie w aneksie, więc lepiej tę kuchnię czasami zostawić. I to jest zawsze decyzja indywidualna. Czy zrobić sobie plan A i plan B i zastanowić się, który będzie lepszy, tak? Który będzie tak naprawdę bardziej adekwatny. Ja często na mentoringu właśnie oceniam z moimi osobami na mentoringu plan A i plan B i wtedy właśnie robimy za i przeciw, albo jest tak dużo różnych układów mieszkań, że nie można powiedzieć, że jest taka zasada, że na takim metrażu to jest to, na takim piętrze to jest to. Trzeba spojrzeć, która przebudowa, zmiana funkcji wniesie większą wartość do konkretnego mieszkania. I trzeba jakby porównać tak naprawdę, żeby mieć porównanie, mieć jedno mieszkanie, drugie mieszkanie i wtedy zobaczyć, które będzie lepsze. Więc ja takiej zasady Wam nie dam. Inaczej jest przy kawalerce. Przy kawalerce zawsze opłaca się zrobić dwa pokoje. Ja najmniejszą kawalerkę, w której zrobiłem dwa pokoje, to jest 22 metry. Wtedy, żeby zrobić drugi pokój, musiałem zlikwidować balkon. Czyli zrobiłem z lodzi, po prostu wykułem okna w lodzi i zrobiłem, zabudowałem ją, dałem kawałek pokoju i zrobiłem z tego jakby dwa pokoje i spokojnie takie mieszkanie się sprzedało, gdzie mieszkanie chodziło po 5 z metra. Ja tam sprzedałem po 7 z metra taką kawalerkę, bo była dwupokojowym mieszkaniem.